Moje nazwisko Florian Kuźnik występuje tu w roli moderatora, czyli osoby, która wprowadzi i odda głos naszym specjalistom. W imieniu nas wszystkich serdecznie witam w panelu pana ministra sprawiedliwości, pana ministra Jarosława Gowina, pana marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza, reprezentującego marszałka województwa małopolskiego pana dyrektora Jacka Woźniaka z Urzędu Marszałkowskiego, dwóch przedstawicieli świata biznesu i przedsiębiorczości, prezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej z Krakowa pana Andrzeja Zdebskiego oraz znanego tutaj w tym regionie prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej pana Tadeusza Donocika. Za chwilę dojdzie do nas, bo udziela ponoć jeszcze wywiadu, pan poseł Jan Olbrycht. Temat naszego panelu jest na swój sposób prosty, bo można go ująć w pytanie, czy stać nas na to, żeby ten obszar, który nazywamy w skrócie Polska Południowa, który jest obszarem małopolsko-śląskim czy śląsko-krakowskim, jakby nie nazwać, dwóch województw, małopolskiego i śląskiego, czy ten obszar, bardzo prosimy panie pośle, ma szansę stać się takim liczącym się centrum, obszarem ważnym w gospodarce światowej, a nie tylko o znaczeniu regionalnym czy ponadregionalnym w Polsce. Z jednej strony możemy powiedzieć, że ten obszar dysponuje pewnymi atutami, które pozwalają nam, że takie pytanie warto postawić i nie jest to pytanie, które można by obśmiać, bo jest to obszar bardzo dogodnie położony, leżący na ważnych szlakach gospodarczych, transportowych, tu gdzie dzieją się wielkie procesy gospodarcze. Jest to obszar o dużym potencjale demograficznym, kapitału ludzkiego, potencjale także ekonomicznym, choćby od najprostszych rzeczy zaczynając, to jest potężny rynek zbytu na wiele ważnych produktów, także nowej gospodarki innowacyjnej czy tej gospodarki kreatywnej opartej na kulturze. Tutaj mamy liczący się potencjał szkolnictwa wyższego oraz potencjał badawczy, bo to produktów, które ten potencjał z siebie wydaje, to już jest inna sprawa. Pan minister Gowin w swoim wystąpieniu też o tym mówił, na przykład badania i rozwój, nakłady i wyniki, patenty. Ale ciągle brakuje nam pewnych rzeczy. Myślę, jeżeli państwo się z tym nie zgodzicie, będę wręcz szczęśliwy, że brakuje mu specjalizacji w gospodarce światowej, produktów wizytówek znanych i uznawanych na rynkach międzynarodowych, nowoczesnych urządzeń wspierających nową, technologiczną czy kreatywną gospodarkę. I brakuje mu dobrego wizerunku jako takiego obszaru nowej, nowoczesnej gospodarki. W świetle powyższego pozwalamy sobie zadać dwa pytania do uczestników panelu. Dwa pytania, czy dwie, można je w jedno ująć, dwie takie warstwy. Pierwsze, czy mamy wystarczający potencjał, aby ten obszar, Polska Południowa, stawał się powoli takim centrum liczącym się w gospodarce światowej? I co powinniśmy, możemy zrobić na różnych poziomach, poczynając od lokalnego i regionalnego, kończąc na europejskim, bo jako kraj członkowski musimy być przygotowani do tego, żeby z tych wszystkich dobrodziejstw, które Unia, jako Unia nam oferuje, nie tylko pieniądze, ale na przykład uczestnictwo we wspólnym rynku, umieliśmy skorzystać. My musimy być do tego przygotowani. I z tymi pytaniami zwracam się do szanownych państwa o wypowiedź, prosząc, bo mamy gdzieś około godziny czasu, o wypowiedzi krótkie, takie interaktywne, żeby jeszcze mogliśmy oddać głos obecnym tutaj na sali. Panie ministrze, gdyby pan zaszczycił pierwszy swoją wypowiedzią, jak pan widzi obszar? Postaram się odpowiedzieć zwięźle na oba pytania. Pierwsze brzmiało, przypomnę, czy mamy wystarczający wewnętrzny potencjał, aby obszar Polski Południowej stawał się centrum gospodarczym liczącym się w gospodarce globalnej. Otóż moja odpowiedź najprostsza brzmi nie, ale chciałbym trochę tę krótką, choć szczerą wypowiedź jednak rozwinąć. Nie mamy potencjału, Natomiast możemy ten potencjał zbudować, szukając dobrych stron. Jesteśmy, szczególnie w Małopolsce, w stosunkowo niezłym położeniu demograficznym. Po drugie, oba regiony dysponują dużą rzeszą studentów. Studiują u nas tyle samo osób, co w całej Szwecji, o 1/3 więcej osób niż w Finlandii. Nie mamy efektywnej nauki. To ten slajd, który Państwo pamiętacie z liczbą patentów, no, tego dowodzi, ale zainwestowaliśmy sporo w infrastrukturę naukową. Może będzie z tego jakiś pożytek. To prawda, że oba regiony są nieźle połączone, przyzwoicie skomunikowane, no, głównie dzięki najdroższej autostradzie w Polsce. Mamy wreszcie coraz bardziej różnorodne, żywe i kreatywne społeczeństwo, więc zakładając, że Richard Florida ma rację, to mamy potencjał dla powstania klasy kreatywnej, a to jest już dużo. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, czy powinniśmy, czy możemy zrobić z poziomu europejskiego, narodowego, regionalnego i globalnego, znaczy co powinniśmy zrobić, aby być w centrum gospodarczym liczącym się w gospodarce globalnej. No, o tym poziomie regionalnym mówiłem w swoim wykładzie, nie ma sensu więc, żebym to powtarzał. Poziom lokalny to jest polityka proinwestycyjna, co dotyczy większych ośrodków, oraz planowanie przestrzenne i edukacja, a te narzędzia mają już wszystkie samorządy, wystarczy tylko po nie sięgnąć. Teraz, jeżeli chodzi o poziom narodowy, no to należy w dalszym ciągu deregulować gospodarkę, usprawniać wymiar sprawiedliwości, a także sposób wydawania pieniędzy na naukę i edukację. Zrobiliśmy tutaj w poprzedniej kadencji kilka kroków do przodu. Moim zdaniem należy pójść dużo dalej. Z poziomu europejskiego, powiedzmy sobie otwarcie, trudno oczekiwać wielkiego wsparcia. Mówiła o tym pani minister Bieńkowska. Wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska koncentruje się, znaczy po pierwsze, że tych pieniędzy unijnych będzie coraz mniej, może i dobrze na dłuższą metę, ale na pewno jesteśmy w ostatnim momencie, kiedy możemy liczyć na naprawdę istotne pieniądze unijne. Natomiast moim zdaniem Unia Europejska koncentruje się na chybionych w zamyśle próbach walki z kryzysem, polegających na dolewaniu oliwy do ognia, czyli na dodawaniu pieniędzy do zadłużonych gospodarek. Co prawda w pakiecie legislacyjnym dla nowej perspektywy budżetowej są pewne jaskółki, czyli większa podmiotowość regionów, czyli fundusze zwrotne, ale to jest o wiele za mało. Dlatego powinniśmy liczyć na własne siły i, jak to formułuje zespół profesora Hausnera w raporcie Kurs na innowacje, powinniśmy zająć się podażową stroną gospodarki. Dług publiczny w tym samym czasie musi spadać. Dziękuję za wypowiedź, pierwszą, nie ostatnią, jak to w panelu. Zwracam się do pana posła Jana Olbrychta. Panie pośle, to my się musimy przygotować, my, Śląsk i Małopolska, do tego, żeby skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje, jeszcze daje, będzie dawać Unia Europejska. Jak to zrobić, na co nas stać, no i jak nas widzą w Brukseli, to znaczy nas tu na tym obszarze. Kilka refleksji, bo pan tym żyje na co dzień. Tak, ja po pierwsze na pytanie, czy mamy potencjał, odpowiedziałbym jednoznacznie tak jak pan minister, mamy. Znaczy tak jednoznacznie jak pan minister, odwrotnie jeżeli chodzi o intencje. Ja osobiście uważam, że mamy ten potencjał i zaraz staram się powiedzieć, tylko wcześniej jeszcze chciałem jeden komentarz do tego, o czym mówiła tu Ela Bieńkowska, bo ona to tak w pół słowa przerwała. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o pieniądze europejskie, to na pewno będzie powiedziała, mam nadzieję, że ich będzie mniej. Trzeba dokończyć to zdanie. Trzeba dokończyć to zdanie i powiedzieć, że mamy nadzieję, że będziemy na tyle silni gospodarczo, że będziemy nie musieli otrzymywać pieniędzy. Taka jest intencja, bo jeżeli tego nie dopowiemy, to o tym, że mam nadzieję, że będzie więc mniej pieniędzy do podziału. To byłoby absolutnie samobójstwo. Oczywiście mamy nadzieję, że nasza siła będzie taka duża, że będziemy dawali innym, a nie będziemy brali od innych. Znaczy myślenie w kategoriach brania pieniędzy jest myśleniem absolutnie nieskutecznym, jest błędnym. To jest raz. Dwa. Zapewne będzie mniej pieniędzy w Unii Europejskiej na przyszłość w tej polityce, która dotyczy wyrównywania dysproporcji, czyli w polityce spójności, która ma oczywiście swoją część prowzrostową. Natomiast ja nie zakładam, żeby w przyszłości Unia Europejska chciała zrezygnować z oddziaływania na działania dotyczące wzrostu gospodarczego i oczywiście badań i rozwoju. Te pieniądze będą się niewątpliwie zwiększać. Bo dlaczego? Bo są nimi zainteresowani płatnicy netto. Płatnicy netto są zainteresowani tym, żeby te badania prowadzić. Dla znawców to Państwo doskonale wiecie, jaką dzisiaj Francuzi toczą wielką dyskusję i bój o tak zwany ITER. Prawda? I biją się o to, żeby to było absolutnie załatwione, żeby to dostawało pieniądze europejskie. Czyli inaczej mówiąc, na pewno nastąpi przesunięcie akcentów, na przesunięcie pewnego sposobu myślenia. Dzisiaj była mowa o tym, że ma być 3% w strategii 2020, o czym mówił pan rektor, na badania naukowe. Oczywiście nie z pieniędzy publicznych, nie tylko z pieniędzy publicznych. Jest pytanie, jak wytworzyć mechanizm w danym kraju, żeby gospodarka była zainteresowana badaniami. Na tym to polega. W gruncie rzeczy jest pytanie, czy dzisiejsza gospodarka jest zainteresowana badaniami. Ja muszę powiedzieć, że dlaczego ja mówię o pewnym potencjale, który tutaj istnieje. Dlatego właśnie, że te dwa obszary kulturowo są tak zróżnicowane. One są po prostu potwornie zróżnicowane, jeżeli chodzi o mentalność, doświadczenie, charakter i tak dalej, co daje duże szanse. Co daje duże szanse, ponieważ przez zróżnicowanie istnieje możliwość tworzenia pewnych rzeczy. Druga sprawa. Tutaj ja częściowo mi się zgodził z panem ministrem. Proszę państwa, no, ja będąc na Śląsku w różnych dyskusjach, będąc w domu w różnych dyskusjach, powiem, że nie wiem kto... Czy Państwo dziś zauważyli, że Unia będzie mówiła o większym podmiotowości regionów? Nie będzie mówiła o podmiotowości regionów, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. W czasie kryzysu mamy do czynienia z ewidentną recentralizacją na poziomie Unii. Jest to ewidentnie tendencja, która jest dzisiaj dostrzegalna i w związku z czym wszyscy ministrowie finansów w całej Europie zastanawiają się, jak odebrać kompetencje regionu, jeżeli chodzi o finanse. To jest właśnie dzisiejsze kluczowe pytanie dotyczące Hiszpanii, Włochów, Polski. To jest kwestia, jak zapanować nad budżetami. Kryzys nigdy nie jest dobry dla decentralizacji. Kryzys jest dobry dla centralizacji, bo centralizacja korzysta z tego typu myślenia. Skoro tak jest, to oczywiście, że mamy do czynienia z niewzmacnianiem podmiotowości regionów, wręcz przeciwnie, z wzmacnianiem partnerstwa regionów, pojawia się następujące pytanie, jak traktować tego typu obszar. I tutaj w sukurs nam przychodzi tekst traktatu, który dzisiaj mówi o tak zwanej spójności terytorialnej. Inaczej mówiąc, początek debaty na temat tego, że nie mówimy o regionach w kategoriach administracyjnych, czy w ogóle o jednostkach typu administracyjnego, ale zaczynamy mówić o obszarach, o terytoriach i o rozwoju terytoriów w rozumieniu pewnych przestrzeni, które są wyznaczone na podstawie określonych cech. Nieprzypadkowo w tym czasie pojawiła się propozycja, nawiasem mówiąc, niedopracowana, tworzenia tak zwanych strategii makroregionalnych. Państwo wiecie, strategia Morza Bałtyckiego jest klasycznym przykładem, przy czym Szwedzi, którzy to wymyślali, mówili od razu tak, żadnych nowych pieniędzy, żadnych nowych instytucji, żadnych nowych regulacji. Robimy strategię Morza Bałtyckiego. To w takim razie o co chodzi? Chodzi o to, żeby wytworzyć mechanizm współpracy. Żeby nie dodawać żadnych pieniędzy. Chodzi o to, że brak współpracy jest zbyt kosztowny. Za dużo kosztuje, bo zaczyna się powielać pomysły, powielać pewne rozwiązania, nie kumuluje się wiedzy, nie kumuluje się pewnych działań, co to jest po prostu potwornie kosztowne. W związku z czym cała strategia Morza Bałtyckiego nie ma w ogóle żadnych pieniędzy dodatkowych. Składa się tylko i wyłącznie z pieniędzy, które wnoszą partnerzy. Dzisiaj strategia Dunaju, nad którą się pracuje, to oczywiście wszyscy samorządowcy wzdłuż całego Dunaju myślą, że będą dodatkowe pieniądze. Uprzejmie informuję, nie będzie żadnych pieniędzy dodatkowych. W Polsce dyskutuje się dzisiaj politycznie na temat strategii Karpatów, czy regionu karpackiego. Więc to jest, uprzejmie informuję, nie będzie żadnych pieniędzy na region karpacki, nowe pieniądze. Chodzi o to, żeby współpracować ze sobą. Partnerstwo, które jest po prostu mniej kosztochłonne i daje większe efekty. Pewnym elementem, o których dzisiaj się często w Europie mówi, jest przerysowanie, jeżeli chodzi o konkurencyjność miast i regionów. Doszło do tego w Europie, w niektórych miejscach, że konkurencyjność, która powinna być mechanizmem napędzającym, powoduje wzajemne blokowanie się w niektórych rzeczach. Zresztą Państwo doskonale wiecie, na Śląsku widać bardzo wiele takich rzeczy. Dwa sąsiadujące miasta, mające wspólny płot, będą robiły dokładnie to samo, właśnie dlatego, że każdy też chce mieć to samo. Znaczy, pytanie jest, jak podzielić się funkcjami, jak podzielić się działaniami, jak wykorzystać potencjał, jak wykorzystać szanse, które tkwią w zupełnie różnych środowiskach. W związku z czym w tym rozumieniu ta inicjatywa, która zarysowuje pewien obszar bardzo zróżnicowany kulturowo, o absolutnie dużych działaniach takich odśrodkowych, ale obiektywnie powiązany i jakby pokazanie, że istnieje absolutna konieczność współpracy przedsiębiorstw ze Śląska z uczelniami z Krakowa, przedsiębiorstw z Krakowa z uczelniami ze Śląska. Akurat pewien specyficzny pragmatyzm, który jest na Śląsku, troszeczkę w innym kształcie niż w Małopolsce, innego typu podejście do organizacji życia społecznego i tak dalej, może być niezwykle twórczy. Więc ja chciałem powiedzieć tak, poza tym, proszę Państwa, nie mamy tutaj radykalnych zjawisk depopulacyjnych. Znaczy nie następuje tu radykalny odpływ ludności, co następuje u naszych sąsiadów, bardziej na zachód. Prawda? W związku z czym zwracam Państwu na to uwagę. I odpowiadając na to pytanie, w związku z czym po pierwsze uważam, że potencjał jest. Pan po prostu pytał, co na to Bruksela? Bruksela na to nic, bo Bruksela się tym nie zajmuje po prostu takimi rzeczami. To w ogóle nie są tematy dla Brukseli. Znaczy się, jako pozytywne proszę odnotować, że w Brukseli się nie mówi o tym obszarze, czy jak się o kimś nie mówi, to jest okej. To znaczy, że nie ma zapaści, nie ma katastrofy, nie ma awantur. Natomiast w związku z czym o tym się w ogóle nie mówi. Natomiast jest pytanie, jak sobie sami tutaj to rozwiążemy w kategoriach partnerstwa, współpracy, komplementarności, oszczędzenia pewnych kosztów, oszczędzenia pewnych działań, ale chciałem powiedzieć panu ministrowi i osobom z Małopolski, że my mamy ten sam problem jeszcze tu u nas między nami. Jak oszczędzić koszty, jak nie powielać pewnych rzeczy. W związku z czym nie wiem, jak tam Państwo macie, ale u nas ambicje lokalne też czasami są tego. W związku z czym pytanie, kwestia komplementarności wymaga kompromisu, zrezygnowania z pewnych działań i określenia pól konkurencji i określenia pól współpracy. Jeżeli to się uda, to szanse są duże. Tym samym potencjał jest duży, a realia zobaczymy. Panie Marszałku, zwracam się teraz do Pana Marszałka Matusiewicza. Pan poseł Olbrycht już tu te wewnętrzne, regionalne sprawy postawił. Jak sobie radzić z tym wszystkim? Jak się wybić na globalność? Śląsk i Małopolska. Po Panu Marszałku Matusiewiczu Pana dyrektora Woźniaka potem poproszę od razu. Bardzo proszę, Panie Marszałku. To, że współpraca pomiędzy naszymi regionami powinna się zacieśniać, jest sprawą oczywistą, bo ona wynika najzwyczajniej w świecie z geografii, nawet potencjałów ludnościowych obu regionów. I co do tego nie mamy wątpliwości, że dodawszy potencjał nawet turystyczny obu województw, czy też naukowy, o którym wspominał Pan Minister, choćby liczby studentów, możemy tylko i wyłącznie na tym skorzystać. Natomiast jest zasadnicze pytanie, jak? I w zupełności zgadzam się z moim przedmówcą, że jako pierwsze zasadnicze założenie powinniśmy przyjąć, założenie realistyczne, że nikt nam w tym nie pomoże. Musimy liczyć na siebie. Takie założenie z gruntu daje dobre rezultaty, ponieważ pozbawia pewnych złudzeń i stawia jasno określone cele, a przy tym widzimy przed sobą narzędzia, którymi jesteśmy w stanie operować. I bynajmniej nie wynika to z mojej spiskowej teorii dziejów, że tak bardzo się nas w Europie albo w Warszawie obawiają, ale ze zwyczajnego, realistycznego założenia, iż takiego dodatkowego wsparcia nawet nie powinno być, o czym za chwilę powiem na przykładzie ustawy aglomeracyjnej, bo to był taki typowy dowód sprzed paru lat. Ale jak możemy sobie nawzajem pomóc? Szanowni Państwo, ja widzę takie trzy główne działania, które powinny nas pomóc w tym zakresie. Po pierwsze, połączenie tych potencjałów, które się nie kłócą, Czyli mam tutaj na myśli głównie inwestowanie w kapitał ludzki, wspólne wspieranie nauki, naszych ośrodków akademickich. Tu wbrew pozorom, moim zdaniem, trudno mówić wbrew pozorom o dużej konkurencji. Tu na wzajemnych kontaktach, wymianie myśli, informacji wszyscy mogą tylko skorzystać. I to powinniśmy sobie postawić jako jeden z celów priorytetowych. Kolejny to, wrócę do tego, co powiedziała pani minister Bieńkowska, choć wszyscy mamy świadomość, że rozwój regionów odbywa się nie tylko za pomocą funduszy unijnych, tym niemniej prosta refleksja, kiedy popatrzymy wstecz 10 lat, jak wyglądał nasz region, jak wyglądała Polska, jak wygląda dzisiaj, widzimy olbrzymi skok cywilizacyjny i jak zaczniemy analizować na przykład w zakresie infrastruktury publicznej, za co wybudowano te wszystkie rzeczy, to dojdziemy do wniosku, że w 90% były to środki Unii Europejskiej. Wobec tego nie pozostaje nam nic innego, jak w ramach tych wspólnych działań zadbać o to, aby dobrze, efektywnie były wykorzystane pieniądze z przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej. Tu z panem marszałkiem Sową jesteśmy wyjątkowo zgodni. Pozwólcie państwo, że ja się skoncentruję tylko na bardzo małym wycinku dotyczącym infrastruktury i transportu. Każde z województw mogłoby realizować swoje wewnętrzne projekty usprawniające sieć komunikacyjną, czy to w Małopolsce, czy w województwie śląskim. Ale ciągle pozostawalibyśmy w swoim gronie, mówiąc wprost, we własnym sosie. Mamy wielką szansę złączyć potencjały dwóch regionów. W związku z tym z panem marszałkiem pewne rzeczy widzimy już w toku prac nad strategią i w pewnym sensie chciałbym je zapowiedzieć w ramach projektów wspólnych, ale oczywiście nie aplikując o dodatkowe pieniądze unijne dla naszych regionów, ale w pewnym sensie rezygnując z projektów wewnętrznych, chcielibyśmy zrobić następujące projekty. Dokończenie jako drogi dwupasmowej, drogi alternatywnej wobec autostrady. Państwo doskonale wiecie, o co chodzi. Szybka kolej Katowice-Kraków, tak aby w 40 minut można było przemieścić się z centrum jednego miasta do centrum drugiego miasta. I wreszcie rzecz niezwykle istotna, bo województwo śląskie to nie tylko aglomeracja jako taka, ale ta nasza aglomeracja zlewa się również z innymi miastami na różnych krańcach naszego województwa. Niezwykle ważna sprawa, dwupasmowa droga ekspresowa łącząca Bielsko-Białą z Katowicami. Tu patrzę się na pana, przepraszam, z Krakowem, przepraszam panie prezydencie, tu patrzyłem na pana prezydenta Krywulta, siedział tam, teraz siedzi tutaj. Widzę, że pan prezydent zanotował już, ale ja to konsekwentnie powtarzam od jakiegoś czasu razem z panem marszałkiem, także to i będziemy co do tego zgodni. Także my widzimy po prostu, ja poruszyłem tylko jeden skromny wątek natury komunikacyjnej. Chcemy po prostu postawić na wyjście na zewnątrz kosztem projektów wewnętrznych po to, aby wzmocnić potencjał obydwu regionów. No i wreszcie jedna bardzo ważna sprawa, to akurat może mniej istotna dla województwa małopolskiego, ale bardziej istotna dla nas, dla województwa śląskiego, ale też wspomagająca na pewno w ramach współpracy region Małopolski. Przed chwilą było wspominane o czasami dosyć dziwacznych modelach prowadzenia walki konkurencyjnej między miastami. I tego bardzo chcielibyśmy uniknąć i bardzo liczymy na to, że już za niedługo wejdzie w życie ustawa aglomeracyjna, która pozwoli prowadzić w zakresie dużych projektów, dużych wyzwań wspólną politykę całej aglomeracji śląskiej, tak by ją po prostu wzmocnić, nadać jej odpowiednią dynamikę, aby ona mogła prowadzić wspólną politykę, ale tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie można zrobić błędu, który był popełniony kilka lat temu, błędu, który między wierszami dał nam do zrozumienia tutaj pan poseł. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, wtedy w ramach projektu aglomeracyjnego wyszliśmy z propozycją, żeby dostać dodatkowe pieniądze z VAT-u. z VAT-u i to był jeden z powodów, dla których ustawa aglomeracyjna padła. Takich błędów nie wolno absolutnie popełniać, bo czym Katowice są, katowiczanin jest na przykład lepszy od mieszkańca, no powiedzmy umownie Białego Stoku, prawda? Musimy być sprawiedliwi, radzić sobie z tym, co mamy i umacniać ten potencjał wewnętrzny. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Zwracam się do dyrektora Woźniaka, potem oddam głos przedstawicielom środowisk gospodarczych zaraz. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że cechą dobrych pomysłów jest w szczególności to, iż jeśli już ktoś je wymyśli, to potem wydają się one oczywiste i naturalne. I myślę, że podobnie było ze współpracą Małopolski Śląsk, tą instytucjonalizacją tej współpracy. Mieliśmy przecież przez lata efekty różnych badań z zakresu polityki przestrzennej, regionalnej, badania ESPON, różnych obserwatorów, z których wynikało, że jest to jednolita przestrzeń, jednolita struktura. Rekomendacje były zupełnie jednoznaczne i oczywiste, natomiast aby ta współpraca stała się faktem, potrzebne było przełamanie pewnej bariery mentalnej, pewnego wyobrażenia funkcjonowania tak polskich regionów wobec otoczenia zewnętrznego, no, wobec otoczenia tak naprawdę globalnego. I wydaje się, że taką główną barierą jak do tej pory była bariera czy pewien deficyt współpracy. Pan minister Gowin, przywołując profesora Gallara, był uprzejmy przywołać także konferencje krakowskie, w czasie których wątek właśnie deficytu współpracy i marnotrawstwa, który ono generuje, był kilkakrotnie podnoszony. Otóż tak przykładem tego marnotrawstwa jest chociażby funkcjonowanie w tym momencie, chociaż być może jest to kontrowersyjna teza, ale jednak dwóch lotnisk oddalonych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów, mimo iż wiemy, iż jeszcze 20 kilka lat temu była lokalizacja na przykład w Balinie dla jednego wspólnego lotniska. To już jest oczywiście sprawa zupełnie aktualna. Więc to, iż udaje się tak ściśle współpracować, dla mnie osobiście oznacza po pierwsze, iż polskie regiony dojrzały do pewnego nowego etapu współpracy. Pan poseł Olbrycht jako marszałek pierwszej kadencji z całą pewnością pamięta inicjatywę Autostrady Wysokich Technologii i to, iż ona z różnych przyczyn, ale wydaje się, że z przyczyn takich jednak w dużej mierze doświadczeń i mentalnych, ona wtedy nie mogła zostać uruchomiona. Ponieważ wszystkim się wydawało, że jedyny sposób na funkcjonowanie i tworzenie relacji zewnętrznych to jest tak naprawdę konkurencja. Ale to, co w tym momencie robimy, czyli w szczególności strategia współpracy Małopolski oraz Małopolska Górny Śląsk, czyli Polski Południowej, której zresztą najbardziej takim wyrazistym i dojrzałym projektem jest Forum Nowej Gospodarki, to wymusza również nową jakość polityki regionalnej, bo wobec takiego zjawiska jak właśnie wspomniana strategia, ale także strategia Polski Wschodniej, ale także strategia Polski Zachodniej, z całą pewnością i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i rząd będą musiały zająć jakieś stanowisko. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w chwili obecnej jedynym sposobem na dystrybuowanie środków były programy albo regionalne, operacyjne, bądź też programy o charakterze krajowym. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby efektem tych inicjatyw nie była jednak pogłębiona dyskusja na temat stworzenia jakichś instrumentów, które będą zasilały właśnie takie podejście makroregionalne. Przy czym od razu należy dodać, iż taka współpraca no, musi spełniać pewne minimalne warunki, znaczy nie z każdym i nie zawsze jest możliwość współpracy. Jest zresztą w tym momencie pewna inicjatywa również stworzenia, zorganizowania prac nad kolejną strategią makroregionalną w Polsce, która no, wydaje się, że właśnie takich cech współpracy nie ma i stąd też jest pewien sceptycyzm z nią związany. Jeżeli mówimy o konkretnych przedsięwzięciach i o konkretnym takim mechanizmie działania, to wydaje mi się, że wielką szansą dla nas jest koncepcja metropolii sieciowej, a więc połączenia największych polskich metropolii bardzo ścisłymi relacjami nie tylko infrastrukturalnymi, ale przepływami także innowacji, biznesu, kapitału. I wydaje mi się, że w ramach tej metropolii sieciowej akurat Kraków i Śląsk mogą być bardzo silnymi jej zwornikami. Dziękuję bardzo. Popatrzmy teraz na to od strony biznesu, przedsiębiorstw i tych starych, i tych nowych, i tych wielkich, i tych mniejszych, które działają zarówno w jednym, jak i w drugim regionie, czyli w Małopolsce i na Śląsku. Co tu jest nowego, nowoczesnego i globalnego? Zwracam się do pana Andrzeja Zdebskiego z Izby Przemysłowo-Handlowej Kraków. Bardzo proszę. A potem do pana Tadeusza Donocika. Dziękuję bardzo. Ja zacząłbym może od takiej uwagi ogólnej, mianowicie mówiąc tutaj o perspektywach rozwoju, trochę mi się nasunęła taka analogia, jak to jest przy produkcji filmowej. Z jednej strony dla dobrego filmu są potrzebne środki finansowe, a z drugiej strony jest potrzebny dobry scenariusz. Jak są nawet duże pieniądze, czyli jest finansowanie, a nie ma dobrego scenariusza, to najczęściej dla filmu nie kończy się to dobrze, również dla tych, którzy ten film finansują. O środkach finansowych już mówiliśmy, pan poseł Olbrycht mówił, jaka jest dzisiaj perspektywa unijna. Ona jest to taką perspektywą, że dostaną te pieniądze tylko ci, którzy będą potrafili udowodnić, że te pieniądze przez Unię zostaną wydane na takie cele, które rzeczywiście przyniosą pewien postęp. I my zresztą, jak myślę, w Polsce mamy problem z tymi scenariuszami. W biznesie jest taka metoda projektowania biznesu oparta właśnie o metody scenariuszy. Rysuje się różne scenariusze i później wybiera się do biznesu, do konkretnego przedsiębiorstwa ten najlepszy scenariusz i ten scenariusz się później realizuje, badając, a to badanie w biznesie jest dość proste, poprzez wynik finansowy przedsiębiorstwa, jak ten scenariusz jest realizowany. Mnie wydaje się, że czasami w tym, co my robimy na poziomie kraju, na poziomie regionów, no brakuje takiego spojrzenia. To są spojrzenia, które są obarczone, no bo taka niestety praktyka, trochę polityką, trochę historią, a może gdyby się udało trochę bardziej popatrzeć biznesowo, to wiele spraw udawałoby się załatwić lepiej i skuteczny. I od tej ogólności przeszedłbym do pewnego szczegółu. Mianowicie wydaje się, że to bardzo dobrze, że mówimy o współpracy Śląska i Małopolski. To zresztą kiedyś był taki termin Krakowice. Nie wiem, czy państwo go tutaj przypominaliście. To on ładnie charakteryzował współpracę tych regionów. Ja nie chciałbym mówić o potencjale gospodarczym obu regionów, bo on jest bardzo duży. Ale powiem trochę o takich szczegółach, takich może moich refleksjach związanych z tym potencjałem. Otóż pierwsza refleksja dotyczy przemysłu górniczego, jak i Kraków ze Śląskiem, czy Małopolska ze Śląskiem się dobrze uzupełnia, bo z jednej strony górnictwo to jest Śląsk, ale to zaplecze naukowe dla górnictwa to jest Kraków, to jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Ja niedawno wróciłem, w zasadzie dzisiaj w nocy, z Chile, gdzie inwestycja polska w Sierra Gorda, to jest inwestycje KGHM, spowodowała zupełnie inne widzenie Polski w kontekście potencjału górniczego Polski. Chile jest takim krajem, który jest w zasadzie głównym krajem, jeżeli chodzi o górnictwo Ameryki Południowej i to jest taka brama na całą Amerykę Południową, jeżeli chodzi o górnictwo. Jeżeli by połączyć te elementy, to w skali międzynarodowej ta pewnego rodzaju, no, promocja Polski poprzez inwestycje KGHM w Ameryce Południowej daje pewne możliwości tutaj dla obu regionów. Z jednej strony dla AGH i potencjału naukowego inżynierów i z drugiej strony dla przemysłu górniczego i okołogórniczego, który głównie jest na Śląsku. I to jest jeden przykład. Z tym przykładem wiąże się następna rzecz, mianowicie wspólna promocja regionów. Ja nie chcę się tu nie chcę wchodzić w pewne szczegóły, tylko tak jak powiadam, takich trochę ilustracji zrobić do tego, czym państwo mówicie. Mianowicie wspólna promocja regionów. Myślę, że taka wspólna promocja regionów bardzo by pomogła obu regionom, a taka wspólna promocja regionów mogła odbywać się przez duże wspólne imprezy międzynarodowe. Polska w świecie, moim zdaniem, jest słabo rozpoznawalna, nic w tym zakresie się nie robi, żeby była lepiej rozpoznawalna. Jeżeli udałoby się zacząć promować dobrze Polskę i to w tym te dwa regiony poprzez duże wspólne imprezy międzynarodowe, to będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe, na rozwój gospodarki. No, można by zaryzykować taką tezę, pewno koledzy w Krakowie nie będą zadowoleni, że ja ją tutaj zaryzykuję, mianowicie wspólna olimpiada. zimowa, bo myślę, że oba regiony mają potencjał, jakby dobrze pomyśleć, nie chcę się wdawać w szczegóły, ale służy przemyśleniami. I to była taka wspólna impreza, która pomogłaby w tej promocji, a ta promocja po części byłaby kluczem do sukcesu i to są, bo widzę, że pan profesor już stoi, to są takie moje fleszowe uwagi do tej dyskusji. Ja bym, panie prezydencie, nawet powiedział, że jakby olimpiadę jedno, nawet i letnią, jedno z miast zorganizowało bez współdziałania. Letnie nie, zimowa, letniej nie mamy potencjału na letnią, zimowa, czy zimowa. Czy Gliwice, czy Bielsko, byle by była, na tym obszarze. Panie prezesie Tadeuszu, jeżeli mogę. Zawsze ktoś musi być ostatni w wypowiedzi. Ale na szczęście nie wyczerpaliśmy obszaru wypowiedzi, ponieważ ta część jest poświęcona takiej refleksji, czy są takie potencjały w województwie małopolskim i śląskim, które poprzez ich rozwinięcie mogłyby uczynić rozpoznawalność południowej Polski na całym świecie. Tak zrozumiałem przynajmniej tytuł tego panelu. Padały tutaj głosy, które mówiły o różnego rodzaju narzędziach, czyli jak wspólnie się promować, jak wspólnie rozwiązać problemy komunikacji między regionami. Padały również głosy takie martwiące w sumie, ale prawdziwe, że no, takich potencjałów nie ma. To powiedział pan minister Gowin, że tu w zasadzie nie ma potencjału, dopiero trzeba zbudować coś na bazie tego, co mamy. Podzielając taki pogląd, że z tymi potencjałami jest różnie, no bo mamy potencjał uczelni wyższych, prawda? I tego nikt nie wie, łącznie 400 000 studentów, kolejny potencjał. A teraz się zastanówmy, bo ja stoję również na stanowisku, że uczelnie wyższe są tymi ośrodkami, które w ciągu 22 lat transformacji relatywnie zmieniły się bardzo. Ale relatywnie ta baza, z której startowały w 1989 roku, była tak zniszczona poprzednim systemem, w sensie jakości kształcenia, kwalifikacji i tego braku w związku z gospodarką, że przez te 22 lata niewiele udało się tutaj jeszcze zmienić, chociaż nowa ustawa obowiązująca od ubiegłego roku jak gdyby jest takim narzędziem, które na pewno w najbliższym czasie to będzie szybko zmieniało. My na dzisiaj jako środowiska gospodarcze na pewno nie mamy wypracowanych mechanizmów współpracy z nauką, z badaczami, wykorzystywania tego potencjału. Stąd prawdą jest, że kupujemy licencje, kupujemy patenty za granicą. Sprzyjał temu również cały mechanizm wejścia do Polski kapitału do specjalnych stref ekonomicznych, bo ten kapitał przyszedł w całości z własnym zapleczem naukowo-badawczym. Nie było zapotrzebowania na badania naukowe. Gospodarka tego w ciągu 22 lat, nie mówię o wyjątkach oczywiście, proszę mnie nie zrozumieć jako wypowiedź skrajną, mówię o mechanizmie, o pewnym sposobie. Ale pomimo to ja uważam, że jest parę obszarów, gdzie powinniśmy się zastanowić, czy właśnie na nich nie budować tej takiej wyjątkowości regionu. Tym obszarem dla mnie na pewno jest problem generalnie energetyki odnawialnej w połączeniu z zasobami węgla. Uważam, że jesteśmy jedynym krajem europejskim, który posiada zasoby węgla i to, co jest w pewnym sensie nieszczęście, mam na myśli CO2 i tak dalej, może być jednocześnie potrzebą inspiracji do tego, ażeby na tym węglu i na tych badaniach wokół tego zagadnienia budować najnowocześniejsze na świecie technologie, które mogą być sprzedawane w Chinach, w Chile, jak mówił przed chwilą pan Zdebski, w Kolumbii tam są olbrzymie pokłady, Mongolia i tak dalej, prawda? Moglibyśmy być rozpoznawalni w obszarze no, bardzo praktycznym w świecie, nigdzie nie zastosowanym. Nie wykorzystano takiego na przykład spalania węgla pod ziemią, prawda? U nas badania w tym obszarze prowadzono od 30–40 lat. Mają tam jakieś szanse, bo w warunkach laboratoryjnych się sprawdzają. Jesteśmy na pewno i Kraków i Śląsk w czołówce polskiej medycyny, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z kardiochirurgią, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi. Może tutaj jest to potencjał, który rozwijając, inwestując, mógłby uczynić ten region południowej Polski rozpoznawalnym na całym świecie, a do zrobienia tu jest wiele. Mamy kupić za niedługo, Kraków dostaje, czy kupuje akcelerator, który no, będzie czwartym w Europie, przepraszam, drugim w Europie, czwartym na świecie. Urządzeniem, które akurat i w zakresie badań teoretycznych i badań praktycznych nadaje się do medycyny no, w sposób nieprawdopodobny, szczególnie w chorobach onkologicznych. Dla mnie osobiście najzdrowszą tkanką w ogóle gospodarki w Polsce po tym okresie transformacji to jest sektor prywatnej przedsiębiorczości. To jest przedsiębiorczość, która ma być budowana w krajach wschodnich, i Rosja, i Ukraina, i Chiny, i w zasadzie można było wymienić wszystkie państwa, nie tylko partnerstwa sąsiedztwa wschodniego, Kazachstan, to są milionowe obszary, wielomilionowe, setmilionowe, miliardowe. A może poprzez to, że organizujemy Kongres Małej i Średniej Przedsiębiorczości, a stworzyć tutaj zagłębie doświadczeń, które też można jako know-how sprzedawać na świecie i stać się rozpoznawalnym, że zebrane tutaj doświadczenia w Małopolsce i na Śląsku potrafimy uczynić tak dojrzałymi produktami, że one będą sprzedawalne na całych rynkach wschodnich. Innowacje dla małej i średniej przedsiębiorczości to jest problem, którego na razie nie rozwiązano na całym świecie. Pomimo, że najwięcej firm innowacyjnych to są właśnie mikromałe firmy. Statystycznie patrząc na to. W związku z tym, jeżeli nam się udało podjąć i wywołać zainteresowanie, no, w tej chwili marszałek województwa małopolskiego, oczywiście nasz marszałek już po raz drugi, marszałek województwa opolskiego, no, wyrazili gotowość takiego bliskiego współdziałania przy organizacji tego kongresu, żeby z tego uczynić rzeczywiście wydarzenie z czasem na miarę światową, że rekomendacje stąd płynące będą rekomendacjami, które będą słyszalne i wdrażalne w praktykę. Myślę, że tą swoją wypowiedzią staram się odpowiedzieć na zagadnienie związane z tematem naszego obecnego panelu. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź, a w szczególności za podkreślenie rzeczy, bo czasami nam to umyka mimo woli, każdemu z nas, że tej wielkiej specjalizacji, to co nas wyróżnia, to co jest dostrzegalne i doceniane. Niekoniecznie trzeba szukać w przemyśle, w twardej wytwórczości, ale również w specjalistycznych usługach, na przykład w medycynie czy usługach kulturalnych, prawda? I poszukać tu tego, to znaczy zmobilizować istniejący potencjał, tak jak go każdy z nas postrzega. Teraz druga runda krótkich wypowiedzi, o ile mogę prosić, takich ad vocem, pan minister Gowin. Bardzo ja niezwykle cenię pana posła Olbrychta. Chciałbym, żeby tacy ludzie jak on, a jest takich ludzi bardzo niewielu, odgrywali jeszcze większy, wywierali jeszcze większy wpływ na bieg polskich spraw, ale dlatego, panie pośle, zależy mi na tym, żeby uzgodnić moje stanowisko z pańskim. Jeżeli pytamy o to, czy oba regiony mają wystarczający potencjał, by stać się centrum gospodarczym liczącym się w gospodarce globalnej, to ja powiem tak, ja mówię nie i podtrzymuję tę opinię, bo oba regiony z całą pewnością mają wystarczający potencjał, by stymulować wzrost we współpracy, stymulować wzrost gospodarczy nie tylko tych dwóch regionów, ale całej Polski. Natomiast no, żeby się stać centrum liczącym się w gospodarce globalnej, to tu już trzeba by się było przymierzać do, powiedzmy, Kalifornii albo Szanghaju, czy w perspektywie, czy w zestawieniu, w porównaniu z Europą do Bawarii albo do Londynu. No to z całym szacunkiem dla potencjału obu naszych województw uważam, że takiego potencjału jeszcze nie mamy, co nie znaczy, że należy się poddawać, tylko przeciwnie, to powinien być impuls do tym intensywniejszych działań. Ja nie patrzę na problemy, o których rozmawiamy z perspektywy samorządowej, jak ostatni przedmówcy, tylko z perspektywy państwowej. Teraz bardzo ważne jest określenie priorytetów polskiej polityki unijnej, czy charakteru polskiej polityki unijnej. Pan poseł Olbrycht słusznie zauważył, że weszliśmy w fazę takiej ostrej renacjonalizacji tej polityki i ja muszę powiedzieć, że ja nie mam pretensji do Nicolasa Sarkozy'ego czy Angeli Merkel, że fokusują swój interes narodowy, ponieważ uważam, że ja od mojego premiera, a państwo także ode mnie jako od ministra, macie prawo wymagać tego, żebyśmy nie tam stali na straży jakichś ogólnoeuropejskich, paneuropejskich miraży, tylko żebyśmy jako premier, jako minister, jako rząd, żebyśmy twardo realizowali nasz interes narodowy. Tylko tutaj mamy i staramy się to robić. To możecie państwo być pewni, że staramy się stać na straży interesu narodowego. Tylko pewien paradoks sytuacji polega na tym, że w polskim interesie narodowym jest wzmacnianie wymiaru wspólnotowego Unii, choćby dlatego, że stanowiska i interesy państw narodowych, zwłaszcza Niemiec i Francji, nie są, w mniejszym stopniu są zbieżne z interesem Polski niż na przykład stanowisko Komisji Europejskiej. Tylko mamy tutaj pewien kolejny paradoks, a w każdym razie pewną kolejną trudność. Mianowicie inne są interesy Polski krótkoterminowe, a inne długoterminowe. W interesie krótkoterminowym leży to, żeby wspierać rozmaite tradycyjne obszary gospodarki, takie jak rolnictwo. I znowu chcę powiedzieć jasno, że twardo stoimy tutaj na gruncie interesów polskiego rolnictwa, natomiast interes długofalowy jest taki, żeby Europa stała się obszarem, już nie użyję słowa zagłębiem, jak najbardziej innowacyjnym, więc na dłuższą metę zdecydowanie powinniśmy wspierać proinnowacyjność rozwiązań unijnych i proinnowacyjność wykorzystania środków unijnych. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił pozostałych panelistów już o krótkie wypowiedzi, bo czas nam leci. Pan poseł Jan Olbrycht. Tak, ja myślę, że tak naprawdę tam się zgadzamy w pełni z panem ministrem, to znaczy, że potencjały są tu bardzo duże. Pytanie jest, czy to może stać się w dzisiejszym rozumieniu ośrodkiem w skali globalnej. Zgadzam się z tym, raczej nie, bo dzisiaj, jeżeli w ogóle będziemy mówili, to raczej pytanie jest, czy Polska może być tego typu ośrodkiem w skali globalnej działań. Zawsze może się zdarzyć coś ni stąd, ni zowąd takiego, że ktoś wyskoczy z jakimś takim pomysłem, który zbuduje wokół siebie całe zagłębie działania, ale tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. I tu muszę powiedzieć paradoksalnie, z czego możemy być znani na całym świecie i tutaj nawiążę do wypowiedzi, która pojawiła się wcześniej, możemy być znani z działań innowacyjno-technologiczno-nowoczesnych związanych z górnictwem i w tym również we wsparciu z Krakowa i AGH i Politechnik, które są tutaj. To jest paradoks, bo to wydaje się kompletnie przeszłość, było, minęło i tak dalej. Rynek jest na to bardzo duży, w szczególności po wejściu Chin, potencjał bardzo duży. To czy to jest nowoczesna gospodarka w sensie technologicznym? Jak najbardziej, bo chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Ale my to jakby w ogóle o tym nie mówimy. Więc ja bym chciał powiedzieć, że jeżeli dzisiaj mamy o czymś mówić, z czego na przykład możemy być znani w sensie potencjału o charakterze globalnym, to kto wie, czy to nie jest jeden z największych takich naszych potencjałów. Pytanie, czy on zbuduje przyszłość regionu, tu już są duże wątpliwości. Natomiast potencjalnie w skali globalnej tak. Teraz oddam głos przedstawicielom biznesu, a na końcu administracja samorządowa województwa, tak? Panowie Zdebski i Donocik. Przy okazji, ponieważ jestem i patrzę na salę, pozwolą państwo, że przywitam w imieniu organizatorów pana rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Musiała. Bardzo serdecznie witamy, panie rektorze. Ja krótko. Proszę uprzejmie. W pełni zgadzam się z panem ministrem i z panem posłem, że na pewno centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym to daleka droga przed nami. Ja się będę dzisiaj trzymał terminologii filmowej. Do Oscara nam już daleko jeszcze, żeby go otrzymać za to, jakim jesteśmy krajem. Natomiast te nagrody regionalne typu Cezar czy Feliksy to już tak. No i myślę, że tu jest potrzebne, też bym to jeszcze raz powtórzył, właśnie dobry scenariusz, który udałoby się konsekwentnie zrealizować, a tego dobrego scenariusza regionalnego nie uda się zrobić, jeżeli nie wpisze się to w doskonały scenariusz dla kraju. Dziękuję bardzo. Panie prezesie. W okresie międzywojennym na obszarze województwa śląskiego mieliśmy 17 noblistów i region był rozpoznawalny jako jeden z najbardziej konkurencyjnych i takich gospodarczo rozwiniętych obszarów w Europie. Wydaje mi się, że dodanie doświadczeń śląskich do doświadczeń małopolskich, no wciąż czyni dodatkową szansę i myśmy powinni powracać do tych okresów realnych oczywiście świetności i w ten sposób budować perspektywę przyszłą. Ja jestem bardzo ostrożnym optymistą, ale jednak optymistą i realistą i uważam, że ten obszar takimi metodami, że najpierw trzeba być rozpoznawalnym u siebie, potem w kraju, potem dopiero w Europie czy na wschodzie, a potem dopiero na świecie. Jest tą pełną realnością. Mówię o tym, że nie mówię o zbudowaniu specjalności, dzięki której jutro będziemy rozpoznawalni na całym świecie, ale dzięki której może będziemy rozpoznawalni za 10 lat. I o takiej perspektywie, mówiąc o współpracy międzyregionalnej, powinniśmy co najmniej myśleć. I wyrażam nadzieję, że tego typu fora regularne, systematyczne, warsztaty takie jak były w piątek, znakomite, za co tutaj gospodarzom składam za merytoryczność tych warsztatów głębokie wyrazy wdzięczności. Uważam, że nauczyliśmy się już przez te ponad pół roku współpracy dyskutować i podejmować ważne rozwiązania. Zmieniamy naszą mentalność, która na pierwszych warsztatach była traktowana jako główna przeszkoda porozumienia i współpracy między Małopolską a Śląskiem. Wczoraj już była traktowana jako trzecie, czwarte miejsce, jako przeszkoda, prawda, zmiana naszej mentalności. Czyli zmieniamy się i myślę, że poprzez tą zmianę możemy śmiało mówić o tym, że podejmowanie wspólnych zadań, wspólnych wyzwań i to bardzo ambitnych może być naszą szansą na rozwój przy okazji innych dziedzin również. Teraz poproszę pana dyrektora Woźniaka, zakończy gospodarz tego regionu, czyli pan marszałek Matusiewicz, dobrze? Panie dyrektorze, krótkie spostrzeżenia. Dla mnie miarą sukcesu tej strategii współpracy Małopolska-Śląsk będzie dwie rzeczy. Po pierwsze, lista wspólnych przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym. To, co robimy, musimy mieć świadomość, że to nie jest oferta ani dla strategii, ani dla programu o charakterze regionalnym, ponieważ jeżeli coś możemy załatwić, sfinansować we własnym zakresie, to tam powinniśmy zrobić zgodnie z zasadą subsydiarności. Do tego nie jest nam potrzebny poziom makroregionalny. A więc to jest oferta dla administracji rządowej, prawdopodobnie niestety nie dla Komisji Europejskiej. Z tego wynika... O tym mówił pan poseł Olbrycht, aczkolwiek być może będą również jakieś instrumenty, z których można byłoby te przedsięwzięcia finansować. Druga miara sukcesu to będą powstanie mechanizmów podtrzymujących współpracę w sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej, czyli taka kwestia instytucjonalizacji, pewnej zbudowania zdolności administracyjnej, jeżeli faktycznie chcemy, aby było to przedsięwzięcie proces długiego trwania. I to jest, jeżeli mówimy tutaj o rozpoznawalności, to na nią pracuje się bardzo długo. Coś o tym wiemy w Małopolsce, próbując kreować markę małopolską i mając taki zasób jak Kraków, który przez kilkadziesiąt pokoleń pracował na swój imidż i swoją opinię. Panie marszałku, bardzo proszę. Pan marszałek Matusiewicz. Pan dyrektor. Oczekując miar osiągnięcia sukcesu, użył sformułowań bardzo fachowych i powiedziałbym wręcz technicznych, mówiąc językiem polityki regionalnej, ale pozwolicie państwo, że ja naszą dyskusję zakończyłbym taką miarą sukcesu bardzo, bardzo życiową. Mianowicie ja bym sobie życzył, aby po jakimś czasie tej wspólnej współpracy Śląska i Małopolska byśmy mieli sytuację podobną, jak dziś mamy w skali kraju z Gdańskiem i Gdynią. Dziś każdy mieszkaniec Polski, wiedząc, że ma coś do załatwienia, na przykład w Gdyni, jest święcie przekonany o tym, że Gdańsk jest tak blisko, że różne inne sprawy może też załatwić tego samego dnia w Gdańsku. Ja bardzo bym chciał, żeby za parę, może paręnaście lat było powszechne przeświadczenie w Europie, że jeżeli jadę do Krakowa, do teatru w sobotę, to zostanę sobie jeszcze jeden dzień, bo na koncert muzyki poważnej przyjadę do Katowic, bo to jest tak blisko siebie. Powiedziałam symbolicznie, ale myślę, że to jest ważne, aby przebić się do świadomości europejskiej, że Kraków i Katowice są tak blisko siebie, że można korzystać z potencjałów obu jednostek. Szanowni Państwo, w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, już będziemy kończyć, która już też została przez panelistów przywołana, sformułowano takie pojęcie: strategiczny sześciokąt, jako sieciową metropolię polską, wpisując to 7 miast, bo na kontach jest 6, a 7 jest w środku, czyli Łódź, tego strategicznego sześciokąta. Ale zespół przygotujący tą koncepcję zrobił to dlatego, że wychodził z założenia, że Polska jako całość i polska gospodarka jest za słaba. Musimy się promować razem występować jako jedna sieciowa metropolia, czyli 7 potężnych, jak na warunki polskie, systemów miejskich. My w dwójkę, czyli Kraków i Śląsk, mówiąc skrótowo, musimy się wpisać w tą sieciowość Polski i od siły polskiej gospodarki i polskiej metropolitalności będzie zależała również siła i znaczenie także w gospodarce globalnej tego obszaru, na którym się my znajdujemy, który jest nam bliski i na którym naprawdę żyje dużo ludzi, jak na cały kraj, i w tym rozumieniu Polska tym obszarem musi się interesować i Polska ma też od tego obszaru prawo coś oczekiwać, a nie tylko dawać. Tylko ma prawo powiedzieć, by minister, mógłby oczywiście, nie musiał, pan minister Gowin, co wy jako Małopolska i Śląsk Polsce dacie w przyszłości, a nie tylko co chcecie od Polski. To ma na tym, może nie wiem, optymistycznym czy nieoptymistycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć, czas nas już goni. Ten panel. Dziękuję Państwu za uwagę, a był to temat, jest to temat rzeka. No, na pewno nie skończymy go dziś.